Po przerwie związanej z pandemią koło numer 1 Macierzy Ziemi Cieszyńskiej wraca do tradycyjnych spotkań członków i zarządu. Takie spotkania mają miejsce w każdą drugą środę miesiąca w Domu Macierzy przy ulicy Stalmacha w Cieszynie. Spotkania mają charakter otwarty. Członkowie koła śpiewają pieśni i spotykają się z ciekawymi ludźmi. Podczas środowego spotkania przyjęto również do grona członków koła numer 1 nową osobę. W środę, 11 maja, macierzowców z koła numer 1 odwiedziła Irena Kwaśny, historyk sztuki, wieloletni konserwator zabytków w Cieszynie. Prelegentka podzieliła się swoją wiedzą z uczestnikami spotkania na temat historii cieszyńskich kamienic. Takich oczywistości, że Cieszyn jest wybudowany, powstał właśnie dlatego, że jest na przewyżeniu między Sudetami i Karpatami, Bramie Morawskiej, to wszyscy wiemy. I chciałam Państwu pokazać takie rzeczy, obrazki, których pewno nas nie oglądaliście nigdy. To jest panorama Cieszyna Mateusza Meissnera z 1625 roku, gdzie widzimy Cieszyn narysowany od strony południowej, więc po lewej stronie zabudowania zamku. Widzicie, ile tych budynków było miasto otoczone murami z przykopą na zewnątrz. Ci Państwo mandoliniści siedzą jak gdyby po czeskiej stronie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik-Telesz.